Przed nami chłodna noc. Temperatura w przeważającej części kraju spadnie do 2 stopni. Na wschodnich krańcach Polski, a także w okolicach Olsztyna, Katowic i Wrocławia spodziewamy się dość silnie ograniczających widzialność mgieł. Bezchmurne niebo w części północno-zachodniej. Na południu Europy najwyższe wartości zanotujemy w Atenach. Tam słupki rtęci pokażą do 28 stopni w cieniu. Na Półwyspie Iberyjskim pojawią się opady deszczu. Intensywnie padać będzie w Madrycie. Tam pojawią się również wyładowania atmosferyczne. Temperatura spadnie do 21 stopni. Na Wyspach Brytyjskich również deszczowo. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni w Londynie. W Polsce chłodno, lecz słonecznie. Duża ilość słońca w całym kraju, szczególnie w Małopolsce, gdzie spodziewamy się bezchmurnego nieba. Termometry pokażą od 9 stopni na Podlasiu do 14 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Górnym Śląsku. Ciśnienie zaczyna rosnąć. W czwartek temperatura wzrośnie do 18 stopni, tyle zanotujemy w okolicach Wrocławia. Piątek również pogodny i słoneczny, nigdzie nie spodziewamy się opadów deszczu. Pogodne niebo, szczególnie w części północnej. W sobotę temperatura oscylować będzie w granicach od 10 do 17 stopni. Na barometrach w Warszawie zanotujemy 1026 hektopaskali. Warunki biometeo w przeważającej części kraju w najbliższych dniach będą korzystne.